Główny koszty. Cześć. Właśnie zakończyłem kurs linią 53 na pracę wolności. Kończąc tym samym pracę w dniu dzisiejszym. I zjeżdżam właśnie przejazdem technicznym do zajezdni. Rano nagrałem przejazd techniczny przez ulicę Siemieńskiego i Żółkiewskiego pod tyle, co oddanym wiaduktem. Ale był to przejazd nocny. Kolega RZKM wczoraj jako pierwszy właściwie wykonał nagranie, na które też serdecznie zapraszam. Ja teraz postanowiłem nagrać za dnia przejazd, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w dzień. Właśnie jadę zawrócić na ulicy Dworaka, bo no, gdzie indziej nie ma możliwości. I przejadę sobie właśnie teraz przez Batorego. Przepraszam, przez Batorego nie przejadę, bo jest jeszcze zamknięta. Przez Batorego przejeżdżałem rano, także to na pewno zobaczycie. Bo przejechałem troszeczkę inną trasę niż przejadę teraz. No nic, niestety w takiej sytuacji muszę złamać przepisy. Pojedzie karetka, zablokowałem znaczenie, zablokowałem skrzyżowanie, ale niestety nikt się nie ruszył, także jest to sytuacja niestety taka, jaka jest. Zdarza się tak, że czasami trzeba złamać te przepisy ruchu drogowego. Upewniłem się rzecz jasna, czy nic nie jedzie. To był akurat taki moment, kiedy nie zdążyło się zasiedzieć światło. Zresztą nie wiem, czy widzieliście, auto przede mną też opuściło skrzyżowanie na czerwonym świetle. No tutaj bardzo ważne jest, jak się jeździ, żeby jednak nie słuchać radia głośno, tylko mieć ustawioną taką głośno, tak ustawione radio, żeby w razie czego usłyszeć tę karetkę, odpowiednio wcześniej móc zareagować, usunąć się, jeżeli jest taka konieczność. Przepraszam, nie karetkę, tylko pojazd uprzywilejowany, bo tak samo może się dotyczyć czy to radiowozu, czy wozu strażackiego. Dlatego bardzo ważne jest właśnie mieć na tyle ustawione radio, żeby słyszeć, jak coś jedzie, spoglądnąć wtedy w lusterka, odpowiednio wcześniej się ustawić. Nie wiem, czy miałem już sytuację na nagraniu, kiedy to musiałem się właśnie usunąć pojazdowi uprzywilejowanemu. Niejednokrotnie mi się to zdarzało, ale nie pamiętam, czy miałem taką sytuację na nagraniu. Tutaj akurat problem był taki, że auta, które stały na środkowym pasie, nie miały się gdzie usunąć, ponieważ ja stałem na lewym. Po prawej stronie był wysoki krawężnik, na którym byłby pewnie problem z wjechaniem. A i tak by to nic nie dało, bo auta ze środkowego pasa nie miały gdzie uciec. Dlatego no, rozsądnym rozwiązaniem, jak już widziałem, że samochód przede mną wjeżdża, upewniłem się, że nic nie jedzie. Zresztą samochody, które stały po przeciwległej stronie skrzyżowania, a raczej kierowcy, najprawdopodobniej widzieli, że jedzie karetka, bo też nie ruszali, tylko czekali właśnie, aż ja przejadę. Pamiętajcie, w takiej sytuacji liczy się właściwie każda jest, cenna jest każda minuta, więc jeżeli nieświadomie przyblokujemy karetkę, no to możemy mieć później kogoś na sumieniu. Dobra, mamy znak B20 stop. Zatrzymać się zatrzymałem, startujemy. Kierunek Aleja Józefa Piłsudskiego, a wcześniej jeszcze Kowalątek ulicy Lwowskiej, Most Lwowski, następnie ulica Głowackiego i nowy odcinek właśnie drogi, którego do niedawna nie było, czyli ulica, właściwie nawet nie wiem, jaka to jest ulica, przebiega koło bloku Fredry, więc przypuszczam, że może wcześniej, no tutaj kawałek to jest Fredry, więc prawdopodobnie będzie to przedłużenie ulicy Fredry. Warunkowy się świeci, patrzy, nic nie jedzie. Mamy wolny, można jechać. Już dzisiaj widać efekty otwarcia przejazdu na Batorego, ponieważ na ulicy Marszałkowskiej jest znacznie mniejszy ruch niż normalnie.
tych, co są z Rzeszowa, to myślę, że się pewnie ucieszą, że już przejazd otwarty. Wczoraj pan prezydent Konrad Fiołek rzucił właśnie na relację na Facebooku z udziałem prezydenta. Uciekło mi jego nazwisko, ale wiceprezydenta, swojego zastępcy, który jest właśnie odpowiedzialny za te wszystkie inwestycje drogowe. O. RZKM pojechał. Jedziemy. Właśnie tak czasami bywa. Może szacowna nauka jazdy się trzymała. Rano jechałem z naprzeciwka, skręcałem teraz moje lewo. Jak widzicie, teraz coś tutaj jeszcze się dzieje. No to jest taka właśnie rzecz denerwująca. Jest tu droga ruchliwa. Ludzie stają bezmyślnie. Przejazdu jest to, że jest przede wszystkim szybciej, no bo pomijam raz, że trzy sygnalizacje świetlne na Alei Piłsudskiego, pomijam sygnalizację na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Jana Kochanowskiego, także zostanie mi w tym momencie jeszcze jedna sygnalizacja, czyli ulica Siemieńskiego. Tak myślę do przodu z czasem, zobaczymy, bo sterownik się chyba coś przywiecha. No tak, sterownik się przywiesił, bo startowałem z dwuraka, tutaj nie jest uwzględniony przejazd właśnie skrótem. Także zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie. Widzę, są tutaj prace prowadzone przy tablicach elektronicznych, więc myślę, jak już zostaną uruchomione, to lada chwila, znaczy mam nadzieję, że to szybko nastąpi, wrócą tutaj linie na te trasy.
właściwie to na początku. Także myślę, że troszkę czasu udało się zaoszczędzić. Cieszę się, że został otwarty. Kwestia tylko, kiedy zostanie tak już otwarty definitywnie, czyli łącznie z zatokami, ze wszystkim.
12 tego razu.